Gratuluję, że Państwo w ogóle podjęliście się tego wyzwania, a przede wszystkim, że udało się Państwu doprowadzić je do finałowego końca, tak? Tym bardziej, że wiemy, że te warunki pogodowe nie były sprzyjające. Tego typu właśnie wyzwania pokazują, że żebyśmy się nigdy nie poddawali i zawsze starali się walczyć do końca. Dziś podsumowaliśmy akcję zdobywców Wzniesień Radomszańskich. Oczywiście Wzniesień Radomszańskich w tak wielkim cudzysłowie, ale oczywiście poznajemy powiat radomszański, to co możemy zobaczyć, atrakcje. I właśnie ta akcja była skierowana do osób tak naprawdę z rodzinami, czyli tak było wszystko zorganizowane, ułożone, aby mogły również dzieciaki zdobyć największe wzniesienia powiatu radomszańskiego. Jest ich 8 i tak naprawdę była to fajna frajda. Oczywiście wszystko się to działo w okresie między świętami a Nowym Rokiem, czyli w tym okresie, kiedy możemy fizycznie troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, ale aby się nudzić, ruszamy w powiat radomszański.